Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kawce z wróżką. Mam nadzieję, że poniedziałek rozpoczął się rewelacyjnie i że nie ma syndromu poniedziałkowego, ale jeżeli nawet jest, to będziemy sprawdzać energię, napędzać energię i próbować z tego marazmu wyjść. Także witam wszystkich serdecznie i oczywiście jak to na kawie z wróżką, energetyka tygodnia, którą sprawdzimy sobie w kartach i w magicznych chińskich kalendarzach. Dzisiaj mamy który? 15 w ogóle już, połowa marca. Zobaczcie, 2,5 miesiąca nam minęło jak z bicza strzelił, a dopiero sylwestry były, których nie było, ale były, prawda? Więc to tak. I to może być nawet dobry tydzień. Astronomiczną wiosnę nam opisują na 20. To jest to, co Wam mówiłam o tym, że sabaty, teraz akurat właśnie ta astronomiczna wiosna, czyli zbliża się Ostara, że sabaty w zasadzie celebruje się dzień przed, w sabacie dzień po, że jak, nie wiem, ludzie gromadzili się, czy jakieś tam plemiona próbowały razem coś funkcjonować sabatowo, to gdzieś tam się gromadzili, szli do tego lasu i też trudno, żeby tylko na godzinę się spotykali, także cały był obrządek, tak? Dlatego to trwało dłużej, były uczty, były spotkania, były rady, a oprócz tego celebrowanie sabatów, przesileń i różnych ważnych rzeczy. I patrzę również, że właśnie w Ostarę 21, no astronomiczna wiosna jest 20, mamy połówkę księżyca, czyli też fajny moment. No dobra, jest nas już trochę. Witam wszystkich. Tak trochę zagadałam, co byśmy się zgromadzili. No to zaczynamy, słuchajcie, patrzeć, jak będzie funkcjonował tydzień. Dzisiejsze słowo na tydzień to jest słowo zagrożenie. Natomiast nie należy może się tego bardzo mocno obawiać, dlatego że zagrożenie niekoniecznie jest faktem zrealizowanego dramatu. Zagrożenie mówi o tym, że trzeba uważać i mieć oczy dookoła głowy, a nie dramatyzować, bo niekoniecznie zadzieją się złe rzeczy. Czyli jest to rodzaj ostrzeżenia, a nie determinacji, że nagle ma być źle i niedobrze. Dzień nie jest najlepszy, poniedziałkowy, ale nie jest najlepszy, dlatego że w sumie tutaj mam narysowane w ikonkach, piktogramach, że iż jedynie na medytację dobry. No i oczywiście zwrócić uwagę na to, żeby, nie wiem, nawet nie wywrócić się czasem na prostej drodze. Także tą ostrożność należałoby mieć. Dzisiejszy księżyc jest w znaku barana, więc no właśnie, baran ma to do siebie, że najpierw galopuje, a potem myśli, więc może się okazać, że jeżeli tylko wstrzymamy tę energię takiego, no to teraz już trzeba pobiec po prostu, bo innego wyjścia nie ma, to może się okazać, że zagrożenia nie będzie, czyli więcej myślenia, mniej galopowania. A zobaczymy, ja sobie potasuję może karty i zobaczymy, jak będzie nam wychodziło w kartach w kolejnym dniu. Jak to będzie wyglądało. Przełożymy i patrzymy. As mieczy, czyli rządy rozumu, rządy intelektu. Dobrze by było, gdyby ten as mieczy wykorzystać na przyswajanie wiedzy, przyswajanie informacji, załatwianie pewnych spraw, które są do załatwienia. Również wszelkie umowy, pisanie pracy, jeżeli mamy coś do napisania, jeżeli mamy posługiwać się słowem, dzisiaj będą to dobre energie. Także warto mieć to na uwadze. Myślę, że ten dzień nie będzie okropny, mimo tytułu już zagrożenie, z tego względu, że jeżeli już wychodzą rządy rozumu i potencjał do tego, że głowa tutaj będzie rządziła, to nie będzie tak źle. Z kolei jutrzejszy dzień jest, słowo klucz do niego to jest słowo sukces. I myślę, że z tego całego tygodnia warto by było sobie zapamiętać, że we wtorek co ma się udać, to się po prostu uda. I dobry jest na wszystko. Na czytanie, na umowy, na podpisywanie, na medytacje, na spotkania z ludźmi, remonty, sprzątania, przeprowadzki, wyjazdy. Tutaj wszystkie ikonki są na czerwono, więc jest to jeden z tych dni, gdzie wszystko może się udać. I mamy
w chińskim horoskopie właśnie dzień sukcesu. Jest to dzień spod znaku byka, jest to wtorek, więc dzień marsowy, co oznacza, że siłę i energię do przebicia mieć będziemy, a szczególnie jeżeli jest to siła i energia związana z sprawami dobrobytu, sprawami zawodowymi, także warto na to zwrócić uwagę. Super, jeżeli przetrwamy dzisiaj, nie planujmy ważnych rzeczy, no tak, bo zagrożenie, tak? Czyli jeżeli nie musimy, to nie róbmy, bo czasem musy są, natomiast jutro wszystko się udaje i jest cudownie. A na jutrzejszy dzień mamy kartę cesarzowej, więc tak naprawdę ona potwierdza sukces wszelaki. Znak byka jest znakiem mówiącym właśnie o dobrobycie, o konsumpcji, o lubowaniu się w dostatku i podobno jak cesarzowa pokazuje właśnie takie możliwości. Z tego tygodnia mam wrażenie, że z chińskiego horoskopu będzie to dzień najlepszy, więc jeżeli możecie cokolwiek w tym tygodniu robić i możecie poustawiać plany, to ustawcie na wtorek, bo będzie zacnie. Środa też jest dobrym dniem, spotkania, wyjazdy, umowy, odpoczynek, medytacja i jej tytuł jest otrzymywać. Otrzymywać, czyli dobrze, dlatego że zazwyczaj to otrzymujemy, co zasialiśmy, tak? Co posiejesz, to zbierzesz. Więc jeżeli faktycznie narobiliśmy przez jakiś czas dobrych rzeczy, dobre ziarno zasadziliśmy, to w środę możemy otrzymać efekty. Środa jest również pod wezwaniem znaku byka. A będzie patronować nam słoneczko, słońce, czyli ciepło, ochrona, bezpieczeństwo i zadowolenie. Myślę, że jest to drugi dobry dzień w tygodniu, może nie tak rewelacyjny jak wtorek, ale bardzo pozytywny, dobry, ochronny. Jeżeli musimy się do kogoś zwrócić o pomoc, to ta środa będzie dobra, tym bardziej, że środa Merkury determinuje mowę, determinuje umowy, tego typu rzeczy. Więc jeżeli będziemy się... jeżeli będziemy się do kogoś zwracać, to będziemy wysłuchani. Także słuchajcie, tutaj wtorek i środa wyglądają, powiem, wyglądają, będzie fajnie. W czwartek inauguracja, czyli możemy zaczynać nowe rzeczy. Co prawda również mamy tutaj w znaku byka, czyli jakby nie zaczyna się nowy znak, ale jednocześnie znowu mamy takie uziemienie, ugruntowanie i pod tym kątem jest tutaj to bardzo dobre. Inauguracja, czyli zaczynanie czegoś nowego. Dzień niezbyt dobry na sprzątanie, ale dobry na wyjazdy, sprawy domowe, sprawy umysłowe, medytacje i społeczności, czyli też sporo dobrych rzeczy tutaj może się wydarzyć. A piątka buław dodaje energii. Stanowczo nie jest to karta takiej sielanki i takiego spokoju i takiego ogarnięcia, ale jest wywalczenia sobie pewnych rzeczy, na którym nam zależy. Pamiętajcie, że walczyć nie trzeba z ludźmi, że piątka buław nie musi mówić, że my musimy rywalizować. Możemy samemu sobie postawić cele i wywalczyć ten cel. My możemy trzymać się swojego zdania, walcząc z perspektywy wiem i w zasadzie możecie mi nagwizdać z tego względu, że będę i tak robiła swoje, robił swoje. Także też dobry dzień, intensywny, energetyczny, tak. I w czwartek należy uważać z ogniem, dlatego że piątki są jak gdyby esencją żywiołów, buławy są ogniem, więc jeżeli będziecie palić świece rytualne czy coś, to dobrze trzeba to zabezpieczyć. Wrócimy też może do poniedziałku. Dzisiaj, jeżeli macie robić jakieś magiczne rzeczy, przy księżycu w baranie i już przybywającym księżycu, bo w sobotę mieliśmy nów, niedziela jest jeszcze dniem okołonowiowym, a poniedziałek już daje wzrost tego księżyca, może niezbyt widoczny, ale astrologicznie jednak, to przy baranie i poniedziałku, nowym tygodniu, dobrze robić rytuały na nowe początki. Jeżeli macie jakieś nowe plany, jeżeli chcecie coś zrealizować, to to będzie bardzo, bardzo dobry na to właśnie czas. Wtorek, jako w znaku byka, może ugruntowywać Waszą postawę i pozycję.
Czyli takie rytuały należy robić. Środa, która jest dniem umów, ale też gruntujących, to może być właśnie podsumowanie sprzedaży, podsumowanie kupna. I to warto również robić. Czwartek, który jest dniem jowiszowym, więc powiększającym pewne rzeczy, a idzie nam do pełni, w czwartek możemy również powiększać nasz dobrobyt, powiększać nasze możliwości, o tym należy pamiętać. I idziemy do piątku. Piątek ma jeden wielki X, więc w naszym chińskim horoskopie oznacza to, że w zasadzie nie jest dobry na wiele rzeczy. Jak w zasadzie nie jest dobry na wiele rzeczy, to warto po prostu, no, my nie wyiksujemy sobie dnia z życia, chyba że zamkniemy się z książką i odpoczniemy, ale to też może nas denerwować, może być taka energia tego piątku. Natomiast jego tytuł jest zamykać, czyli znowu, jeżeli macie jakieś sprawy do zakończenia, do wydarcia, wytarcia, zniszczenia, wyizolowania od papierów po stare ciuchy, a przed ostarą warto jest. U mnie też na kanale jest film o porządkach wiosennych, które katolicy robią przed świętami, my też robimy przed świętami, tylko przed ostarą właśnie, więc to jest ten tydzień przed ostarą, więc warto w ten piątek po prostu wyczyścić pewne rzeczy. Ja też nie mówię, że żyjemy przez pół roku w brudzie po to, żeby na Wielkanoc i na Boże Narodzenie sprzątać nasze domy, tak? Ale symboliczne wymiecienie połamanych rzeczy, wyrzucenie ich może naprawdę ładnie uwolnić energię, więc warto to zrobić. I w piątek myślę, że tak, oprócz soboty, która w ogóle dniem sprzątania jest, bo jest saturniczna, umniejszająca, wyrzucająca, to ten piątek przy zamykać, przy tym słowie, będzie bardzo dobrym zamknięciem starego etapu. Po prostu. No i zobaczymy, co nam... Ale słuchajcie, współpraca idealna, karta śmierci. Koniec. Zamknięte. Się nie przelezie przez te drzwi, po prostu. Karta brama z wielkich arkan tak naprawdę, ale brama do z biletem w jedną stronę. Także jeżeli coś chcecie w piątek zakończyć, jako piątek, szczególnie w sprawach emocjonalnych, zniwelować plotki, bo to wzbudza emocje, zniwelować pomówienia, bo to wzbudza emocje, zniwelować jakieś cechy partnerstwa, samego partnera może nie zniwelować, ale jakby połączenie. Spróbujcie to zrobić mimo księżyca przybywającego, z tego względu, że będzie to bardzo dobra energia na takie właśnie działania. Tak to wygląda. No i mamy sobotę, gdzie jest hasło tworzyć. Sobota jest w znaku bliźniąt, więc wszystko, co związane z ruchem, komunikacją, czy to werbalną, czy to taką fizyczną, no to tutaj rytuały na to również można robić. W sobotę również jeszcze czyścimy, oczyszczamy i mamy słowo tworzyć. Czyli tak, no piątek zamykamy, w sobotę tworzymy. Coś się kończy, coś się zaczyna. Zupełnie cykliczne działanie. Dobre na medytację, komunikację, remonty, sprzątanie, wyjazdy, czytanie, zdobywanie wiedzy, naukę. A w sprawach karcianych mamy króla pucharów, czyli tak naprawdę mamy osoby, życzliwość, sympatyczność, emocje, które mogą być bardziej dojrzałe niż zazwyczaj, więc można się nimi kierować. No i niedziela, mamy dzień pozbywać się, więc jeżeli już zgromadzimy to, co jest negatywne, to możemy to pięknie spalić, czy to w ogniu rytualnym, czy to w ogniu, czy to zakopać to. Tak, zaraz się odezwą ekolodzy, że nie wolno zakopywać, bo coś tam, także się pozbywamy się od emocji po niepotrzebne przedmioty. Dzień, w którym dwójka pucharów nam będzie patronować, czyli tak naprawdę karta, która mówi o współpracach, o wyrównaniu emocji, o tym, że zaczyna dziać się w naszych sprawach emocjonalnych zupełnie pozytywnie, ale też na poziomie współprac, na poziomie równowagi wszelakiej. Więc tutaj w zasadzie tydzień, który niekoniecznie nam jakkolwiek dopieka, oprócz tego, że zagrożenie, słowo zagrożenie mamy w horoskopie chińskim w tym tygodniu, ale tak jak mówię, my jak usłyszymy słowo zagrożenie, to mamy coś takiego, aha, zaraz coś nas zwalnie. Nie, wiemy, że leci ta kometa, ale wysyłamy tam Apollo 13, która wysadzi tam po prostu
i zmieni tor lotu, tak? Czyli zagrożenie powoduje, że my zaczynamy myśleć, co z tym zrobić. I to fajnie. Poszeptane mówi, że marzannę palić w niedzielę. Rzekę mam, ogień mam, marzannę da się zrobić, trzeba pomyśleć. Ten piątek, który tutaj mamy zamykać, tu mamy kartę śmierci, to są piękne czasem energie, słuchajcie, bo my się strasznie boimy zmian, ale jednocześnie, jeżeli tkwimy w czymś złym, co nas uwiera, gdzie nam doskwiera cokolwiek, to zmiana wtedy i zamknięcie pewnych rzeczy jest najlepsze. Zamknięcie choroby, zamknięcie złego związku. Rzeczy może trudne, nie, ale takie wartościowe bym powiedziała. No tak to wygląda w chińszczyźnie naszej. Tak to wygląda w chińszczyźnie naszej. Tak to wygląda astrologicznie. Niedzielę mamy już baran wygryźnięta w raku. Ja zawsze muszę, bo ry i ry, ryby, rak, tak? Która kolejności? RR. I to też są takie sprawy emocjonalne, sprawy rodzinne. Można tutaj ewidentnie rytuały na polepszenie, powiększenie, bo to jest niedziela, takich emocjonalnych rzeczy robić. Tym bardziej, że przy dwójce pucharów to na związki i polepszenie związków dobra rzecz tutaj będzie. Dobra, to ja zamykam mój bullet z tego względu, że tam mam księżyce po prostu. Dobra. Klara mówi, że miałam nauczycielkę od geografii o imieniu Marzanna. Ja znałam chyba kiedyś jakąś osobę Marzanna. Tak, także. Ale to jakieś bardzo przelotne. Wiosenne rzeczy. No. Potem tam, że się mówiło Marzena. Dobrze, urodziny. Słuchajcie, jak ktoś ma urodziny, to ja zapraszam. Oczywiście urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli do 21. Ja wyciągam świczkę. Wyciągam świczkę. Może wezmę, słuchajcie, intencyjną, bo ona się tak ładnie spala. Sięgnę. Sól. Dobra. Oj, zadrżyliście. Sól sięgnięta. Wezmę intencyjną. Ma siostrę Marzannę. I będziemy palić normalnie świece na to, żeby nam się dobrze działo, żeby nam energie sprzyjały, można zapalniczkę poprosić, żeby ten tydzień był dla nas dobry i pozytywny, dla tych, którzy tutaj razem z nami energetycznie działają. Tak, ja wiem, że to działanie energetyczne nie puszcza fajerwerków jak Gandalf, nie wygląda i to raptem świeczka, ale wiecie, jaka jest siła i moc i potęga wspólnego myślenia. Także zapalamy te świece, by żywioł wody prowadził nas bezpieczną ścieżką w naszych emocjach. Żywioł ziemi dodał materialnego splendoru. Żywioł ognia poprowadził naszą energię w moc i siłę i potęgę działania. A żywioł powietrza dodał nam intelektu, byśmy dobrze wybierali, dobrze myśleli, zdawali te egzaminy życiowe generalnie. Także tak to wygląda. Dobra, świca. Świca płonie. Płoną góry, płoną lasy. No to sobie ogień postawię. Będzie ogień widać. Tyż piknie. Jak go nie zdmuchnę, gadają. Co jesteście mieć? Na torze. Dobra, mamy urodziny. Tak jest. Urszula Śmietanka. Urszula Śmietanka ma urodziny normalnie. Jeee. Dobra. Zobaczymy, jaki przekazik dla Urszuli będzie. Otóż w głowie, jeżeli są jakieś kłopotliwe sytuacje, zostaw rzeczy, nad którymi nie panujesz, bo zawsze jest tak, że coś możemy zrobić, a czegoś nie możemy, dlatego że sytuacje zaczną rozwiązywać się same. Jeżeli chodzi o serducho, to ma ono być silne i mocne we własnych postanowieniach, czyli jeżeli będziesz robiła to, co czujesz, to będzie dobry rok. A jeżeli chodzi o działanie, kursy, szkolenia i nauka, rzeczy, które Cię interesują, które lubisz, które kochasz, mogą zapewnić Ci potem dużą dozę zadowolenia. O, dobra. To mamy jedną dziewczynę potem. Tak, później Agnieszka, 18 marca. Dobra. Agnieszka, przesłanko. 100 lat ulcia. Dobra. Agnieszka. W głowie postaw na rozwój i powiększenie przestrzeni. I teraz tak, przy karcie świata rozumiemy, że jest to zbudowanie czegoś większego. Może być tak, że masz jakieś takie swoje ograniczone poletko do działań, że zawsze robisz tak, zawsze idziesz do tego sklepu, zawsze o tej porze wstajesz. Tutaj trzeba rozszerzyć horyzonty po to, żeby zmiany zaczęły się wprowadzać. O, to tak.
We w sercu koło fortuny również pełnia zmian. Dopuść do emocji nowe możliwości. Ja wiem, że my mamy utarte szlaki, którymi podążamy emocjonalnie, natomiast wyjście z matryc powoduje, że nagle się okaże, że być może osoby, które wcześniej w ogóle nie stawały na Twojej drodze, one zaczną stawać i pokazywać, że można inaczej, że można żyć inaczej i to też nie jest złe na tej zasadzie. A w działaniu to się proszę skupić na energii, na działaniu właśnie, na możliwościach, natomiast postawić na swoje potrzeby, swoją energię i swoje przekonanie do swoich własnych racji. Czyli takie trochę nie odpuszczać, chociaż nie jest to agresywna karta. Dobrze, czy ktoś jeszcze urodziny tak ma od dom? Nasze bliźniaczki, Karolina i Kasia. Obie, okej. Okay. Tak jest, Kasia, Karolina. Mm-hmm. Od której zaczynasz? Bliźniaczkami to i tak ciężko się karty stawia, bo to im się tak mielą energię, wam powiem. Zaczniemy od Karoliny. Karolina. Dobra, Karolina. Karolina, dopuść nowości do swojej głowy. Nawet jeżeli droga, która się przed tobą otwiera, jest drogą pod tytułem ale ja lubię siedzieć w starym, to być może nowe znajomości, nowe perspektywy przyniosą coś takiego fajnego. W sercu można odpuścić walkę o nic. To znaczy czasem też masz takie poczucie sprawiedliwości mocne, że trzeba, nie wiem, trzeba o te wieloryby zadbać i to nie jeść tego cholesterolu, nie wiem, jakieś takie, wiesz, takie ważne rzeczy, ale czasem walka z takimi rzeczami jest bezsensowna, dlatego że my prędzej ogarniemy własne podwóro, niż jeżeli się przywiążemy do komina na elektrowni. Także ogarniamy własne podwóro tutaj w takich ważnych rzeczach. Natomiast w działaniu. Kursy, szkolenia, nauka, intelekt, umowy, przyswajanie tego wszystkiego, co jest wiedzą, a potem można to wykorzystać. Dobra, i Kasia. Kasia. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj dziewczyny urodzinowe są po prostu. Tam ktoś złożył z Maja. Tak, wiem, z Maja widziałam, ale... także kochana, urodziny i przesłanie urodzinowe jest tylko w tygodniu, czyli od dzisiaj do 21, jak ktoś ma urodziny. Także tak. Wyjdź z przeciążenia, bliźniaczki każda inna. Ta będzie siedzieć i analizować i w ogóle przeżywać i włos na pięć rozdwajać. Przestań. Takie przesłanie. Przestań. Przestań analizować za bardzo, bo się przeciążasz, a nic z tego konstruktywnego po prostu nie wynika. Odejdź od sytuacji, które są nierozwiązywalne na ten moment, dlatego że mieląc to w emocjach i w głowie, ani nie pomożesz, ani nie zmienisz. To jest tak jak z moją rurą. Jedyne, co mogę zrobić, to zadzwonić po mechanika. Kropka. I trzeba się tego po prostu nauczyć. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. A jeżeli chodzi o działanie, wybieraj nowości, bo nowa droga jest lepsza od starej, czy to w pracy, czy to w emocjach, czy to w znajomościach, z tego względu, że wprowadza zupełnie inną energię. Karta kochanków zawsze pokazuje, że wybór między starym a nowym powinien iść w jedną stronę rozwoju, czyli nowości. Ja nie mówię, że trzeba rzucać starych przyjaciół, bo nagle są nowi, ale pewnego rodzaju rozwój jest bardzo potrzebny. Dobra, mamy jakieś urodziny jeszcze? Nie, póki co. Póki co nie mamy, dobrze. Nie było pogotowia run i żywiołów. Może będzie, może nie będzie. Zobaczę, jak się zmieszczę w swoim bardzo napiętym grafiku napięciowym. Także to od razu mówię. Jak będzie za przeproszeniem do jasnej pogody pogotowie run i żywiołów, to będzie wszędzie. Więc pytanie się, czy było pogotowie run i żywiołów, jest bezsensowne, bo jak będzie, to będzie wszędzie. Przypomnienie mi o tym, chociaż o tym pamiętam teraz. Znaczy teraz, od wczoraj, bo robię je zazwyczaj w niedzielę. Jest tak, bo mogę zapomnieć. I tak, jestem tylko człowiekiem, tak niby mam zapisane w planerze, ale tak mogę zapomnieć. Jest ok, ale pytanie się, czy było. Jak go nie widać i nie błyszczy, i nie dzwoni, i nie świeci, i nie przemawia z wszystkich mediów, od Instagrama po YouTube'a, jest bezsensowne. Tyle. Dobra, słuchajcie. Rzeczy ogłoszeniowe, skoro już zrobiliśmy naszą stałą część tego programu. Jest ich niewiele, ale wam o nich opowiem, ponieważ po pierwsze dzisiaj o 21:00 kolejna medytacja i uwielbienie żywiołu i będzie to żywioł ziemi. I tak, na moim profilu, na fanpage'u moim, na Szkole Magii Tarota i na moim blogu jest tekst medytacji ziemi,
który zaczynamy dzisiaj i robimy o 21 w poniedziałek, o 21 w środę i o 21 w piątek. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko będzie funkcjonowało w postaci, wiecie, światła, internetu, komputera, programu. No bo to jest od tego zależne. I w postaci wróżki w zasadzie, bo czasem wróżka, no nie wiem, może się na przykład grypy dostać, może, ale na razie nie ma, nie przewiduję odpukać, nie mam kiedy. Nie mam kiedy. Także tak, będzie medytacja ziemi. I to jest 3 minuty, moi kochani. Fajnie by było. Cześć, Kitek. Udało tylko to. Uj, twój, skarpetka, skarpetka. Skarpetek. Chodzi. Idzie. To jest 3 minuty. Można to odtworzyć, nawet jak się spóźnicie, bo ja, wiecie, staram się punkt 21 zacząć, więc no tak, trzeba być czujnym, ale prawdziwa wiedźma zawsze jest czujna. Żeby nie było. Więc zapraszam bardzo serdecznie, bo jest bardzo mało osób, a szkoda, bo jak robię rytuał odcięcia od klątw, albo przyciągnięcia chłopa, albo przyciągnięcia bogactwa, to mam 250 osób. A jeżeli już chodzi o to, żeby podziękować, to w ogóle gdzie jest to podziękowanie, ja się zapytuję. No, myślę, że bez dobrego dziękuję to i prośba nie służy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Medytacje są dostępne na kanale w sensie takim poniedziałkowych, środowych i piątkowych wieczorach z wróżką, więc można do tego wrócić. Jakby ktoś się chciał jednak podziękować, a my wspólnie tutaj w gronie jednorożców zaczynamy medytację ziemi. I zostanie nam jeszcze w przyszłym tygodniu medytacja ognia. Medytacja ziemi bardzo fajna, będziemy gruntować, będziemy działać, także myślę, że warto. Kasia mówi, bije się w piersi. I słusznie, bo nie da się przeoczyć, jeżeli już zrobię żywioł. Nie da się. No. Dobra, czyli mamy medytację. Poniedziałek, środa, piątek. Już jesteśmy po nowiu, więc znowu ruszają zapisy na pełnię. Ja lubię działać właśnie w takich cyklach typu, nie że zapiszę się na 15 rzeczy, bo tu by się energie mieszały. Jest nów, zapisujemy się na nów, jest pełnia, zapisujemy się na pełnię. Pełnia marcowa, ja to przecież pisałam i oczywiście nie wiem, i oczywiście muszę zajrzeć w kalendarz 28 w niedzielę. Proszę bardzo. Brawo. Proszę Państwa, 28 w niedzielę, godzina 21, czyli cyklicznie będzie tak, że zrobimy błogosławieństwo tygodnia i pełnię, także dwa rytuały naraz będą, a w zasadzie będą, nie, dobra, to nie ten tydzień, okej, nie będą trzy, będą dwa. Czyli można zapisywać się na pełnię, koszt jest 22 zł. Uczestniczenie polega na włączeniu kanału i zapaleniu świecy w momencie wywołania Waszego imienia, daty urodzenia i przemedytowania tego, co się mówi i odczucia, bądź nie odczucia, ale bycia na pewno. Także super. To tak. A oprócz tego rytualnie na kanale w tym tygodniu, słuchajcie, będzie działa się Ostara. I Ostarę ja mam podzieloną na trzy części. W sobotę wszystkie wiśnie z klas 1 i 2 mają swoją ostarę, w której będziemy wielbić boginię, ale to jest troszeczkę inny poziom działania magicznego z tego względu, że my tutaj pracujemy magicznie na bardzo podstawowym poziomie, więc możemy również sobie pozwolić na uwielbienia wszelakie sabatowe, więc nie jest to rytuał po coś, jest to rytuał po uwielbienie sabatowe generalnie i to będzie sobota godzina 20, to sobie wiśnie mogą tam w kalendarzach zaznaczyć. Kasia mówi, że jest uzależniona od pogotowia również żywiołów. Słusznie, będzie. Wszędzie będzie widoczny. Wszędzie. Witam Edytę. Bardzo mało widzę tu na czacie, słuchajcie, dlatego tak Wam słabo odpowiadam, ale no. A w niedzielę mamy tą ostarę, słuchajcie, jest 21 marca, więc wszelkie symbole na ołtarzu, Wy widzicie, że u mnie na ołtarzu to już się dzieje. Mamy jajka, tulipany, kwiatki, zieloność, żółtość. Tu już się dzieje wiosennie. Mamy święto wcześniej niż święto katolickie, które nam zabrało naszą symbolikę po to, żeby się wtopić w otoczenie. Ale to nieważne, możemy świętować i to, i to. Jesteśmy otwarci na wszelkie normalne świętowania. Pamiętajcie. Jesteśmy otwarci na świętowania. To się w ogóle nie gryzi, dlatego że to jest nasze, tylko w innym terminie. Do kościoła iść nie musimy. Znaczy, śmieszne jest to, że ja na przykład bardzo lubiłam chodzić ze święconką zawsze. Ze święconką zawsze lubiłam chodzić. Nie dla... No tam... Kto mi tam kropi, czy mi nie kropi. Ale to jest fajna tradycja w ogóle. Tradycja jest super. To, że kościół nie jest super dla mnie, no to nie jest. To, że w zasadzie może władze kościelne nie są dla mnie super, to nie jest, bo kościół to ludzie, tak. Kościoły są super. Tradycje są super, więc można sobie tutaj eklektycznie powariować, naprawdę. Ja wiem, że oni mówią, o ty wiedźmo, czarownico, spłoniesz w piekle, ale ja sobie tam idę, bo ja nie jestem
negatywnym naganiaczem, więc można to tak traktować. Także 21, słuchajcie, mamy o stare na kanale w niedzielę o 21, więc będzie tak, że zrobimy błogosławieństwo i zrobimy o stare. Ostara na kanale będzie polegała na wzroście dobrobytu. Waszym jedynym warunkiem jest to, żeby być w niedzielę o 21. Po prostu. Tak? Jaka świeca, jakie coś. Jedna świeca, jeden podgrzewacz. Chodzi o ogień. Wczoraj bardzo mądrą rzecz dziewczyna, z którą się spotkałyśmy, powiedziała, że jaskiniowcy nie sądzę, że dobierali kolor świecy, po prostu zapalali ogień i też wokół ogniska tańczyli. Kropka. Więc mnie się nie pytać już, jakie świece, nie jakie. Oczywiście, że w kolorach sabatowych typu żółty, zielony, ładnie to wygląda. Dodaje takiej estetyki, uwagi do tego, co robimy. Można. Aczkolwiek nie jest to obowiązkowe, może być podgrzewacz. Także będziemy jak jaskiniowcy wokół tego ognia tańczyć. Także tak. I robimy na kanale o stare, więc zapraszam bardzo serdecznie do bycia i uczestniczenia. No i to będą właśnie takie trzy rytuały ostarowe, które ja będę jak gdyby prowadziła, wykonywała z Wami, bo jeszcze o godzinie 20 będzie rytuał pudełkowy, gdzie tutaj będziemy się skupiać na wzroście, na celebracji i na... Ostara jest momentem, kiedy światło zaczyna zwyciężać. Więc na rozświetleniu naszego życia. Także ja będę robiła trzy rzeczy. Pytanie, czy będziemy nasionka sadzić? Myślałam o tym, czy będziemy nasionka sadzić. Można by było, słuchajcie, posadzić rzeżuchę, ponieważ akurat by wyrosła do Wielkanocy, nie? To takie sensowne jest generalnie. Ja mam dużo nasionek i mam tą sadzaczkę. Więc myślę, że można posadzić kiełki i je zeźreć. No bo jęczmień mi nie wyszedł, słuchajcie. Jęczmień mi nie poszedł w którymś roku, więc odeszłam od tego. Pszenica mi nie poszła w którymś roku, odeszłam od tego, kiełki wychodzą. Trzeba sobie ułatwiać życie, a nie przejmować się, że coś nie rośnie. Ma rosnąć, kropka. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie. To z tą ostarą, czyli dwa dni w zasadzie ja mam trochę wycięte z życiorysu, bo ja oprócz tego swoje rzeczy będę jeszcze tu rzeźbiła, bo mam do wyrzeźbienia parę rzeczy ostarowych, takich ważnych, żeby wzmocnić swoją energię magiczną po to, że ją potem jakby sprzedaję. Taka prawda, nie że rozdaję, ale sprzedaję. Więc jest ta wymiana energetyczna, ale muszę sobie w ostarę narzeźbić i narzeźbić rzeźby i mocy, słuchajcie. No i oprócz tego mamy sobotę dla wisienek, niedziela pudełkowy i niedziela dla grupy. Zobaczcie, jak to fajnie jest. Ja Wam zawsze mówię, że w życiu powinna być równowaga. Ja się staram do tej równowagi dążyć. Idealnie nigdy nie będzie, ale starania są, dlatego że tak. Jest sprawa płatna, tak jak pudełkowy rytuał. I jest sprawa niepłatna, typu rytuał dla grupy na YouTubie. Także myślę, że wilk syty, owiec cały, tak to powinno wyglądać. Dawać coś z siebie, ale równocześnie brać również. Po prostu. O. Ogrodniczka z naszej wróżki, kiełki rosną. Tylko kiełki rosną, no nie rosną jakieś tam te nasionka, inne średnio. Chociaż rzodkiewka mi bardzo dobrze idzie, kiełki, rzodkiewki. Mamy gdzieś tą całą, nie? Tak jest. Kiełkownicę. Chciałam się pochwalić, bo teraz będzie chwalipost, bo jeszcze to nie jest robione, jeszcze tego nie kupicie długo, ale zobaczcie, jak pięknie będą wyglądały butelki na uzdrawiającą, muszę to inaczej nazwać, bo nie można, wodelita. Bo w sabat lity generalnie robi się właśnie takie uzdrawiające oleje, uzdrawiające wody. A czy, no właśnie tak, no tak, no ciężko znaleźć zamiennik poprawnie słowa. I będzie. Będzie, a że staramy się zawsze coś, słuchajcie, takiego... No, żeby to takie było inne trochę co roku i w ogóle, to mamy normalnie holo holo i piękną szklaną butlę z atomizerem, co by se napryszcza wsiąknąć. Śmiech śmiechem, ale... To jest butelka 100 ml, także pokoźno. Tak, to jest do pryskania. Także tak. Dora mówi, że nie zdążyła na pudełkowy. No tak to bywa, ponieważ to są limitki. Ale co do wody, to będzie... No, wody, no tylko, że ja to znowu zapowiemy, że będzie, a potem kto wie ten... No wody będzie trochę będzie. Więcej, no. Bo będzie osobno woda oprócz rytuału pudełkowego. Tak, bo ona będzie w pudełkowym, to będzie takie dostanie do pudełkowego, do lity, ale równocześnie będzie w sprzedaży jakby samoistny produkt, bo tak. I właśnie, tutaj piękny kolor, no piękny, bo dobrane jest do wody niebieskie. No bo woda, no ładny, nie? Taki apteczny, poważny. Fajne, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Także woda. No, także i holo jest, holo,
To jest też fajna sprawa. Także bardzo, bardzo ładne. To na pewno tak. Kolejna bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Jako, że zbliżają się święta i Dorota do rodziny swej wyjeżdża na święta zawsze. Przestań się cieszyć. Tu z boku. No, wiecie co robi? Przestań się cieszyć. To zamówienia, które zamówicie w sklepie, opłacone do piątku tego, który będzie, będą zrealizowane w poniedziałek, a potem amba fatima było i nima. Możecie kupować, dopiero jak Dorota przyjedzie, to będzie pakować. Ponieważ ja się nie biorę za pakowanie, bo mi to nie idzie, a ja się nie będę denerwowała własną pracą. To jest strefa zamknięta dla wiśni. Strefa zamknięta dla wiśni stanowczo i ja pakować nie będę. Zamawiać można, tylko dostaniecie po świętach. A Dorota przyjeżdża potem 6, chyba w środę, więc dopiero jak się ogarnie ze spakowaniem, to dopiero może być i pod koniec tygodnia wysyłka. Różne takie, różne takie rzeczy. No, także wiecie, jeżeli chcecie coś zamówić na CITO, to tylko teraz opłacić do piątku, jak wpłynie kasa wysłane w poniedziałek, bo potem ja się za to nie biorę. No, jak się mówi, mam od tego ludzi kropka. Ja jestem od czarowania, nie od pakowania, nie będę się denerwowała. Klara, co ja? Inaczej paragon. Tak, tylko w pudełku będzie paragon, bo już tak raz spakowałam i zamówienie, że prawda. Pudełkowy, paragonowy. Tak. Rytuał pudełkowy paragonowy. Sam paragon w pudełku sam, że to było takie zalety. Ja nie wiem w ogóle. Dramat. Nie? Ale można. A można, więc lepiej nie. Tym bardziej, że Dorota ma tak. Takie pudełko, takie pudełko, takie pudełko. To jej się mieści, to jej się to mieści. A mi się nic nie mieści. Tam jest wszystko dopasowane. Ja się nie nadaję. Więc mówię, mam od tego ludzi, więc tak naprawdę tak, tak to będzie. Więc pamiętajcie, Dorota wyjeżdża, nie ma wysyłek. Kropka. Ja już nawet bym pocztę przeżyła, bo moją panią z poczty uwielbiam, już po prostu jesteśmy zaprzyjaźnieni. Tak jest. Ale na pewno nie będę teges. Teges nie będę. Także tak. Do piątku kropka. Kropka. To bardzo ważne. I pamiętajcie, że właśnie takie przerwy są. Tym bardziej, że w ogóle planuję większą przerwę na wakacje, bo tak. Taki jest mamy plan cichy. Taki mamy plan cichy. Niecny plan. Tak. I nie będzie wysyłki dwa tygodnie. Ale to. Co najmniej. Wiecie. Dobrze, że to nie Biedronka, można sobie na to pozwolić. Ale to będziemy krzyczeć. No, i tak dalej. Ktoś tutaj pytał, czy zrobię Q&A nowe. Na razie chyba nie zrobię Q&A nowego, ze względu na to, że jednorożce, które są częściej, wiedzą, że jestem w trakcie wielkiego remontu i nic nie będę robiła. Teraz będę robiła tylko to, co muszę. No. A Urszula mówi, popieram, niech każdy robi to, co umie najlepiej. Nie, bo ja na przykład, jak mam coś tak docisnąć, dokleić w takich rzeczach dziwnych, to Dorota niech powie, ja od razu się gotuję. Jestem ugotowana. Albo coś rozwiązać, bo mi się zasupłało, nie? A ja już jestem zielona, nie? A ty jesteś ugotowana, a ponoć to ja jestem skorpion. Ale ja jestem ugotowana tylko dlatego, że jak mi nie idzie, to mi... bo ma mi wszystko iść. Wszystko ma mi iść po prostu. I ma być zrobione. A tu mi coś nie idzie, bo tam trzeba zapętlić, nie? I jakieś tam zakleić naklejkę jakąś, tu nie mogę oderwać tej naklejki od tego, igła nie pomaga. Po prostu. Jak bibułka, no. Cena, to wszystko po kolei już przemyślane. No, to tak jest. I ostatnia sprawa, słuchajcie, bardzo ważna. Ja ją znacznie wcześniej zapowiadam, dlatego że każdy musi się zastanowić. No i bądźmy szczerzy, policzyć, czy ma kasę na to. Cześć, skarpetek. A myślę, że warto. Czemu wąchasz moją skarpetkę? Skarpetka do skarpetki. I love you. Tak. Z tego względu, że będzie 24 kwietnia, we w sobotę, czyli mamy ponad miesiąc, warsztat plecenia lalki. I będzie to plecenie Baby Jagi. Agata ma swoje magiczne rzeczy, które na Babę Jagę tam można zakląć. Natomiast ja mam też jedną taką, którą będę chciała wam powiedzieć, wygonię Agatę na 10 minut i wam opowiem. Czyli jest to magiczna lalka również. Agata, będziemy motać tą lalkę, potrzebne są tam szmatki, ogłoszenia, będą się ukazywać co moment. Ale chodzi o to, że koszt jest 200 zł, zapisy na ezotarot@gmail.com. W tytule Baba Jaga, czy tam warsztaty motania. I to jest tak, że my motamy, a przez te kilka godzin, kiedy my motamy, Agata nam opowiada o różnych ludowych sposobach na różne rzeczy. Nie tylko o tej tam jednej motance, tylko o różnych rzeczach, więc myślę, że warto, bo oprócz wiedzy magicznej to sobie zamotamy magiczną rzecz, a oprócz tego konik słoneczny do zamotania, wyplecenia,
Ja mam takie różne wyplecianki tutaj. Czekajcie, żebym się nie spaliła. Baby Jagi nie ma, ale mam kunika. Baba Jaga piękna. Też. Wszyscy wysyłają zgłoszenia. Zresztą w ogłoszeniu jest nasz. Tak, w ogłoszeniu jest wszystko. Na szkole jest ogłoszenie. Pamiętajcie, żeby nawet jak nie jesteście na bieżąco, to wejdźcie sobie raz na tydzień na Szkołę Magii Tarota Wróżki Anny i tam w ogłoszeniach podwieszonych ja te ogłoszenia zmieniam i tam można wszystko wyczytać, co robimy, tak? No. Także myślę, że warto się zapisać, przeanalizujcie. Ja wiem, że 200 to dużo, ale ostatnio, słuchajcie, mówię, dobra, pójdę sobie na astrologię, nie? Na astrologię. Najtańsze warsztaty znalazłam po 1500 zł, a były również warsztaty, ile tam było roboty? 20 godzin za 1700. Tyle, że rozłożono tam po 2 godziny przez 2 miesiące, nie? Na tej zasadzie, 10 spotkań. Więc słuchajcie, ja myślę, że my i tak robimy tutaj bardzo, bardzo tanio, dobra cena. Ja wiem, że mieć 200, a nie mieć... Wszystko to, tak? Rozumiem, jak to wygląda, ale to jest jeszcze miesiąc czasu, myślę, że odkładając dziennie podychę, można również, więc tak to wygląda. A warto, warto, warto. Ja jeszcze się nie podejmuję na razie żadnych warsztatów, remonty, więc po prostu wpuszczam Agatę, która wiedzę akurat ma, posiada i zawsze będę przypominała. Jest to wykładowca, który uczy ludzi od lat. A to jest zupełnie inne przekazywanie wiedzy niż ktoś, kto się dopiero uczy ją przekazywać. To jest prosta sprawa. Tutaj to jest 10-20 lat wkładania ludziom do głowy wiedzy, więc jak ona ma prospekt i wie, co chce powiedzieć, to tam będzie wszystko, wiecie, tak jak u mnie. Kupę lat uczenia i również umiejętność powiedzenia tak, żeby do ludzi dotarło. Po prostu. Także to też jest ważne. I ten. No, także tak. Ja to się już bardzo cieszę, bo Agata będzie w piątek, więc będzie impreza, potem będą warsztaty, a potem będzie wyjazd niestety, ale może z jeden dzień dłużej zostanie, tam może coś załatwi. Także super. Tym bardziej, że Agata też jedzie z daleka, więc no. I będzie fajnie. I to jest chyba najważniejsze, co chciałam powiedzieć, bo trzeba się do tego przygotować, bo ja rozumiem, że jak ja robię sobie webinar za 50 zł, to czasem to jest takie, że my na te buty takie wydamy, a podoba mi się, kupię, nie? Że możemy tak. 200 to już jest coś, ale z drugiej strony to jest na tyle czasu, że można to załatwić piątkami, że tak powiem. O, wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, Kasia, się? Karolina, Kasia, nieważne. Że uwielbię hrabinowe kursy i webinar. Ja też. Ja też Wam powiem, że mając jakieś takie bywanie na różnych kursach, webinarach od lat, też lubię swoje z tego względu, że są konkretne, ale to nie dlatego, że tamte są złe, tylko ja tak mam. Że ja lubię tak, usiąść, wiedza, nie przedłużać na 18 godzin po to, żeby człowiekowi się wydawało, że wie, za co zapłacił, tylko jest określona dawka wiedzy, określona dawka tego, co chcę przekazać, czy mi to zajmie 3 godziny, czy 13, to po prostu będzie to, co chcę. Tu Agata może powiedzieć, że jak się człowiek uczy nauczyciela, to się napisze konspektów lekcji potąd, więc jak ja mam konspekt lekcji, mam sobie założone cele, mam sobie założone tam różne rzeczy i po prostu jadynę z wiedzą, także to jest fajne. A oprócz tego, mimo iż jesteśmy trochę nauczycielami, to jesteśmy trochę magiczni, więc się dzieje. Mój następny webinar będzie dopiero w maju i będzie to prawdopodobnie, bo tak się na to nastawiam, magia luster, co przerabiałam ze starszymi wiśniami, więc myślę, że to tak zbiorę i przekażę. Wiedzy jest, nie wiem, czy nawet nie na 2 spotkania, więc pewnie rozbiję to na 2 części. Ale będziemy działać. Także tak to będzie robione. No słuchajcie, chyba tyle chciałam. A, że nie tyle konkretne, co i magiczne. Tym bardziej, że wiecie co, akurat to nie mówię o kursie, właściwie to warsztat, bo robimy coś ręcznie, o warsztacie Agaty, dlatego że my cały warsztat tworzymy magiczną rzecz, więc żeby się kończył rytuałem, to jest troszeczkę bez sensu. Natomiast ja zazwyczaj właśnie przy webinarach mam taką tradycję, że zawsze robimy jakąś magię. Może przy lustrach też coś zrobimy, zastanowię się nad tym. No, jak mówię, mam 500 rzeczy, wszystko spisane, więc to tak. Dobra,
Myślę, że to wszystko, co mam chciała powiedzieć. Patrzę tak na notatkę, zerkam z boku. Medytacja ziemi zaczęta. Pełnia, można się zapisywać. A, produkty elektroniczne w sklepie. Możecie zerknąć na diagnostykę kląt, diagnostykę uroków, bo jak Dorota wyjeżdża, to nie zerkajcie za bardzo na inne. Elektroniczne są do zrobienia, bo ja to ogarniam, tak? Ja to ogarniam, ja to robię. Więc fajnie. Ostara, szykujemy się na niedzielę. Szykujemy się długoterminowo na Baba Jagę. Zamówienia opłacone do końca tygodnia są wysyłane, potem nie ma kto spakować, nie będzie wysyłek. Kropka. Dobra. Także moi kochani, żegnam się. A nie, nie żegnam się, bo jeszcze zawsze Wam będę powtarzała, że nowy kanał jest. On się nazywał Wiśniowa Magia, a teraz się nazywa Księga Cieni Joanna Wiśniewska, bo to będzie Księga Cieni. Bo tam będą wszystkie stare filmy i potem nowe filmy, które o magii i magicznych rzeczach mówią. Bez wieczorów z wróżką, rytuałów, błogosławieństw, tego typu rzeczy, które kręcą się tu na kanale czynnie, ale nie są potrzebne do Księgi Cieni, więc będzie to Księga Cieni Joanna Wiśniewska. What? Przyszło do tego, że i wirtualna Księga Cieni będzie, więc zapraszam na kanał na YouTubie, można wiedzę sobie odświeżać, jak będę miała już po remontach i w ogóle to na pewno będą dawki świeżej wiedzy, będą tam też recenzje, wszystko to, co jest magiczne, a nie jest czymś, co robimy, albo jakimś vlogiem, albo inną popierdółką, bo wiecie, że ja dużo lubię wrzucać, bo se lubię nagrywać i to tak ma. Także tak, żegnam się z widzami z YouTube'a. Czekajcie, najpierw im zniknę. Nie, kamera karty, nie, kamera twarz, lepiej, żeby zniknęła. I znikam ja. Pa, pa, pa.